samotna podróż. Wiele osób nie lubi tych samotnych podróży, a ja je kocham. Mogę puścić tak głośną muzykę, że aż drzwi mi wysiadają z auta. Kocham to, że mogę puścić co chcę, mogę drzeć twarz jak chcę i nikt mi nie mówi, Filip, przyjdziesz to, bo jadę przecież sam. Myślę, że przez jakieś, nie wiem, 200 km w ogóle ta nawigacja nie będzie się odzywać, bo wyjeżdżam. Skręć w prawo na rozwidleniu. A jak się chce strzelać. Ale furak jedzie za mną. Nigdy w życiu nie miałem problem z tym, że chciał mi się spać, kiedy jadę, mimo że jeździłem nawet po tym, jak spałem 3 godziny w nocy, wsiadałem za kierownicę, było jego ok. Mam po prostu w swoim organizmie takie coś, że wsiadam za to kółko, fokusuję się na tyle, że mi nawet się nie chce spać. A jeżdżę już naprawdę do prawo jazdy. Ile mam lat? 01, 20, 20. Ja mam 22 lata?! No dobra, czyli prawo jazdy już mam 4 lata. Ja po takich podróżach jestem wykończony, bo ja wsiadam w auto, fokusuję się na drodze na maksa, wyczerpuję tyle baterii, ile mam. Wysiadając za kółka, wtedy odczuwam zmęczenie. Ekscytuje mnie na maksa sama myśl, że mam gdzieś jechać. Czy to jest auto, czy to jest samolot, samolot jeszcze tym bardziej. Samo przebywanie na lotnisku kompletnie mnie podnieca. Będąc na tym lotnisku, czujesz już ten powiew tego miasta, tych wakacji, do których lecisz. I tak samo jest z samochodem, kiedy wchodzisz do samochodu, wiesz, że za chwilę wysiądziesz w zupełnie innym miejscu. Czasem nawet we filmach, jak ktoś kogoś śledzi, to ja mówię: hej, kurwa, ja bym od razu zauważył, że ktoś mnie śledzi. Na każdej drodze, czy to jest miasto, autostrada, droga szybkiego ruchu, las, kurwa, polana, ja zawsze patrzę w to lusterko, kontroluję to, co się dzieje za mną. I to jest ważne. Wracam dzisiaj do Warszawy po dłuższym przebywaniu u rodziny. Uwielbiam swoją rodzinę, uwielbiam tam jeździć i bardzo często to robię. Wyjazd z mojego domu rodzinnego zawsze jest dla mnie smutny. Zawsze jest dla mnie pewnym przeżyciem i rodzajem smutku. I bardzo nie lubię tego momentu, kiedy żegnam się ze wszystkimi bliskimi i łzy napływają mi same do oczu. Mieszkam 300 km od mojego rodzinnego domu i za każdym razem, kiedy wychodzę z niego i wracam do siebie do domu, czuję tą samą emocję. Mimo że jestem naprawdę często w moim rodzinnym mieście, ja chciałbym przyjeżdżać tutaj częściej, ale podróż do mojego rodzinnego miasta wynosi mnie 500 zł. Kiedy nie mogę sobie pozwolić finansowo, czy też czasowo, żeby odwiedzić mój rodzinny dom, ale kiedy już odwiedzam, to nie jest to jeden dzień. Nie mogę też przebywać ze swoją rodziną 2 tygodnie w miesiącu. Uważam, że i tak bardzo często przyjeżdżam, ale właśnie przy tych pożegnaniach zawsze jest krucho i zawsze wymiękam. Jestem emocjonalną osobą i bardzo wymiękam. Jak się nadarzy jakaś okazja urodziny, czy jakiś ślub, ja zawsze jestem. Ja bardzo lubię swój dom, ja lubię mieszkać w Warszawie i zdaję sobie z tego sprawę, że tak jak Warszawa daje mi możliwości, tak moje rodzinne miasto mi tego nie da. Ja dzięki Warszawie otworzyłem się na ludzi, otworzyłem się na samego siebie. Zacząłem łapać te okazje, które daje mi los. Poza tym ja zawsze mówiłem, że ja będę mieszkać w Warszawie, nie mając planu na siebie w wieku 18 lat. Powiedziałem, że ja po maturze się wyprowadzę na pewno, mimo że nie wiedziałem, jak to będzie. Ja to zrobiłem, z dnia na dzień się wyprowadziłem. Dlatego tym bardziej to, że ja tyle na to czekałem, doceniam to, że tam mieszkam. Myślę, że to po prostu jest smutek z tej okazji, że no nie widzimy się chociażby tam raz w tym tygodniu, tylko już jest to raz na miesiąc. Ja jestem osobą, która bardzo często potrzebuje spokoju. Jak jestem u siebie w mieście rodzinnym, ładuję baterię na maksa i przeznaczam właśnie na rozmowy ze wszystkimi, żeby z każdym porozmawiać, żeby z każdym chociaż chwilę zamienić jakieś słowo. Wiem, jak bardzo
ważne jest dla starszych osób, dla waszych dziadków, to żebyście się do niego odezwali. Staram się to robić, mimo że też często mi brakuje czasu. Też go nie mam. Raz na tydzień, raz na dwa tygodnie ten telefon wykonam do dziadków. Miewam takie dni, w których ja kompletnie nie chcę się pokazywać do ludzi. Uważam, że to jest okej. Jednego dnia jestem w stanie po prostu zażyć się w swojej głowie, w swoich słuchawkach. Nie chcę z nikim rozmawiać, chcę wypocząć i moje życie jest bardzo zamknięte do siebie. Nie chcę, by ktokolwiek do mnie dzwonił, pisał, odzywał się. Potrzebuję spokoju w twojej głowie, potrzebuję być sam ze sobą i nie chcę, by ktoś wchodził w tę przestrzeń. Dlatego uważam, że też mieszkanie samemu jest o tyle dobre. Właśnie w takich chwilach możemy zażyć się w swoim pokoju. A kiedy mieszkamy z kimś, zawsze ktoś będzie coś chciał od nas. I to nie jest tak, że ktoś chce coś od nas i zrozumie, że mamy chwilę dla siebie. Bo na przykład śmieci kipią z kosza i ktoś chce wyrzucić kolejne opakowanie, bo jakby mieszkacie razem w tym domu, ileś osób. No i ktoś musi to zrobić, jest twoja kolej, a kiedy ty mieszkasz sam, to ty po prostu możesz tego nie wynieść i te śmieci mogą leżeć i ten smród będziesz czuł tylko ty. Bardzo często mam dosyć też rozmowy i small talków, gadania o niepotrzebnych rzeczach. Jest czas na to, by zaszyć się w kocu ze swoim telefonem. Nieistotne jest to, że ty 8 godzinę masz ten telefon w ręce. Po prostu robisz to, bo możesz, bo chcesz i potrzebujesz tego. A mam też w swoim życiu takie chwile, kiedy emanuję taką radością, że jestem w stanie porozmawiać z pierwszym, lepszym człowiekiem na ulicy o tym, że dzisiaj kurwa pada deszcz, o tym, że Elon Musk wysadził kurwa swoją rakietę w powietrzu, bo druga część jej się nie odłączyła i to też jest okej. Jako człowiek mam moment słabości, kiedy po prostu ktoś musi mi dać kurwa spokój, bo nie chce z nim rozmawiać. To, że odrzucasz ten telefon raz, drugi, trzeci i odzwonisz w dogodnej dla ciebie chwili, to jest też okej. Chyba, że dzwoni do ciebie babcia i po prostu mogło się coś stać, to odbierz ten telefon, dwie sekundy ci nie zbawią, nie? Musisz się tłumaczyć. Ty nie musisz się tłumaczyć, że miałeś zły dzień. Ty nie musisz się tłumaczyć z tego, że coś robiłeś, po prostu nie odebrałeś telefonu. Często przebywam też w przestrzeni publicznej. Nie mam możliwości, żeby zdarzyć się pokoju. Są weekendy, są dni, kiedy ja mogę nie wychodzić z łóżka nawet, ale większość tego czasu jest taki, że ty musisz kurwa iść na zakupy, bo za chwilę nie będziesz miał włożyć co do garnka. W moim życiu jest taki czas, że muszę iść do tej pracy, do tych ludzi i się pokazać. Nie ma możliwości powiedzenia, hej, dziś pracować nie będę. I to też jest okej, uważam, że ja w przestrzeni publicznej mogę poprosić o chwilę dla siebie. To też jest okej, że w przestrzeni publicznej ja nie muszę zagadywać ludzi, żeby mówić, po to, żeby mówić. Kiedy jestem gdzieś publicznie, czy to jest siłownia, czy to jest sklep, ja po prostu zakładam często słuchawki. Fokusuję się na moim celu, na tym, co muszę zrobić. Czy jest to praca? Muszę fokusować się na pracy, żeby nie roztrząsać tego, że o, mam zły dzień. Po co to roztrząsać? Po prostu jest! Za chwilę minie. Dlatego tak ważne jest to, żebym ja słuchał swojego mentalu. Bardzo doceniam to, że głowa daje mi znak, kiedy powinienem zastopować, kiedy powinienem odpuścić. To chodzi o troszczenie się o siebie. Jeżeli twój organizm wyraźnie ci mówi, stary, musisz zastopować, potrzebujesz chwili dla siebie. Nawet jeśli moja mama, mój tata troszczy się o mnie, to nie jest taka troska, o jaką ty zatroszczyć się o samego siebie. Bo ja żyję w swoim organizmie, to ja powinienem wiedzieć, kiedy jest ten stop. Tylko ja jestem ze sobą 24 na dobę. I tylko ja
wiem, jak czuję się w danej sytuacji, nie jestem w stanie podzielić się każdą emocją, która mogłaby mnie opisać w danej sytuacji. Nawet jeśli bliska mi osoba zapyta mnie na drugi dzień, jak się czujesz, na trzeci dzień powtórzy to samo pytanie, to i tak tylko ja mogę się zapytać w każdej chwili, w każdej, o każdej godzinie: Filip, jak ty się kurwa czujesz z tym? Bo niekiedy danej emocji nawet nie wiem, jak mam opisać komuś. Nikt nie jest mi w stanie powiedzieć tylu komplementów w ciągu dnia, ilu ja jestem sam sobie powiedzieć. To ja, edytując ten materiał, chciałbym tylko dopowiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego słowo wypowiedziane przez osoby trzecie w naszą stronę traktujemy jako coś ważniejszego, jako coś wyższego, i uważam, że to właśnie komplement od samych siebie powinniśmy traktować równie wysoko, ze względu na to, że to właśnie my znamy swoją wartość i to my znamy te cechy, których nie pokazujemy też innym, które są bardzo pozytywne, które warte są zauważenia, a niekiedy ludzie tego po prostu nie widzą. Kiedy ja potrzebuję komplementu i dowartościować siebie, tak, Filip, zajebiście wyglądasz! Wsparcie i dobre słowo masz na wyciągnięcie ręki, a to, co ty z tym zrobisz, to już zależy od ciebie. Kwintesencją dobrego samopoczucia jest przede wszystkim pamięć o samym sobie i troszczenie się o siebie. Mama zrobiła mi tak dobrego fulaja. Dobry będzie kartą. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia życzę. Wydaje mi się, że jestem osobą kontaktową, ale zarówno stresuje się poznawać też nowe osoby. Jeżeli mam iść na wydarzenie, gdzie nie znam nikogo i nie idę z nikim, to raczej odmawiam ze względu na to, że raczej stanę w kącie i nie odezwę się. Strasznie cringe'uje mnie moment small talków. Strasznie tego nie lubię. Będąc z kimś, minimalizuję szansę na to, że będę stał w kącie i kompletnie się nie odzywał. Nie lubię czuć się jak piąte koło wozu, nie lubię czuć się niepotrzebny w danym towarzystwie i nie lubię też czuć, że wpycham się w dane towarzystwo. Przecież nie powiedzą ci, dobra, wpierdalaj. Wspólnie rozmawiając, czas szybciej leci. Dziękuję ci za to, że przeżyłeś ze mną tę podróż. Buziaki!